Czy dress code w dzisiejszych czasach w ogóle jest potrzebny? Czy nie są to trochę przestarzałe zasady, których już właściwie prawie nikt nie przestrzega? Zapraszam na najnowszy wideo poradnik. Zanim opowiem o trzech powodach, dla których uważam, że dress code jest potrzebny, mimo wszystko, nawet jeżeli nie jest tak bardzo popularny, trzeba najpierw sprecyzować, czym jest w ogóle dress code. Dress code, czyli po polsku po prostu kod ubioru, to nie tylko dress code biznesowy, nie tylko to, co myślimy, że dotyczy tylko tych garniturów, krawatów, koszuli zapiętych na ostatni guzik i spódnic ołówkowych. Nie, nie tylko. Dress code to w ogóle zbiór zasad. Zbiór zasad, przepis na to, jak powinno ubrać się na daną okazję. I my oczywiście najczęściej używamy tego określenia w stosunku do dress code'u takiego biznesowego, profesjonalnego. Natomiast tak naprawdę każda z nas mogłaby mieć swój osobisty dress code i nawet ja jako stylistka takowy posiadam. No i teraz trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dress code tak naprawdę jest dobry czy zły? No, najczęściej, gdy stosujemy się do dress code'u danej okazji, nawet idąc na wesele, stosujemy się do jakiegoś dress code'u, który jest narzucony, raczej nie idziemy jakkolwiek ubrane. Nie idziemy w dresie, nie idziemy w stroju na siłownię, nie idziemy w grubym swetrze, tylko raczej stosujemy się do zasad ogólnej elegancji, takiej właśnie no, przyjęcia wesela, oczywiście w zależności od klimatu, naszego stylu i tak dalej. Natomiast stosujemy się do jakichś zasad, więc na pewno nie jest tak, że dress code jest tylko zły. Stosując się do niego, można powiedzieć, że nie popełniasz błędów. To jest po pierwsze. No i oczywiście moje pytanie do Ciebie, jakie uważasz, że najczęściej kobiety popełniają błędy, jeżeli chodzi o wizerunek biznesowy. Ja bardzo chętnie zrobię na ten temat poradnik, ale jestem ciekawa, co Ty uważasz jako osoba, która ogląda ten materiał. Drugi powód to przede wszystkim to, że są to ścisłe zasady. To znaczy nie musimy się zbyt wiele zastanawiać, czy tak, czy inaczej, bo jeżeli mówimy na przykład o dress code, który jest dress code'em takim najbardziej formalnym, najbardziej klasycznym, najbardziej, można powiedzieć, takim profesjonalnym, to znaczy dającym profesjonalne wrażenie, to na pewno są tam dokładnie ściśle określone zasady. Jeżeli zastanawiasz się, czy możesz założyć sukienkę z falbankami albo koszulę w kwiaty, nie. Nie możesz, więc na pewno daje nam ścisłe zasady, których możemy się trzymać i wiemy, że stosując się do nich nie popełnimy błędu, po prostu. Czyli tak naprawdę no, daje nam taki przepis. Po trzecie, to przede wszystkim to, że daje proste komunikaty, które wszyscy rozumiemy. To znaczy, co mam na myśli? Jeżeli widzimy mężczyznę w garniturze i pod krawatem, to nie zastanawiamy się, czy to jest student w trakcie przerw na zajęciach, tylko zakładamy, że jest to ktoś, kto ma pracę związaną z jakimś stanowiskiem, może z branżą, która wymaga właśnie takiego formalnego i profesjonalnego stylu. Jeżeli, oczywiście to można też przełożyć na inne sfery, jeżeli widzimy kobietę, która ma na sobie białą suknię i welon, no to wiemy, że prawdopodobnie jest to pani młoda, albo w trakcie dnia swojego ślubu, albo po prostu w trakcie jakiejś może sesji zdjęciowej. No, może też być modelką, która ma jakąś sesję zdjęciową, albo uciekła z pokazu mody. Ale tak naprawdę dress code daje nie tylko wskazówki osobom, które ubierają dane, czy zakładają dane ubrania, ale też daje proste takie komunikaty innym osobom, które czytają nas poprzez nasz strój. I niestety można dać takie no, taką kontrę, bym powiedziała, że dress code daje nam dość sporo ograniczeń, co oczywiście w pewnym sensie jest bardzo dobre, bo właśnie nie popełniamy błędów, ale w pewnym momencie może się okazać, że nas bardzo mocno ogranicza i nie pozwala nam wyrażać siebie. I w pewnych branżach to będzie dobre, a w niektórych będzie to złe. I taki drugi minus dress code'u, powiedziałabym, że
może być po prostu trochę zbyt nudno po jakimś czasie. To znaczy możemy, no, wiecznie chodząc w tej niebieskiej koszuli, bo wszyscy w biurze chodzą w niebieskiej koszuli, bo taki jest wręcz można powiedzieć nawet uniform, to trochę nam się nudzi. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś pracowałam jako makijażystka w jednej z firm w Londynie i tam musiałyśmy być zawsze ubrane na czarno. I jak pewnie możecie się domyślać, czarny to nie był kolor, który ja wykorzystywałam w moim wolnym czasie, bo po prostu no, był mi, tak, że tak powiem, trochę obrzydzony przez to, że musiałam codziennie no, paradować od rana do wieczora tak naprawdę w dniach pracy właśnie w czarnych butach, czarnych spodniach i czarnej górze, bo taki był właśnie przepis, taki był dress code w tej danej marce, w tej danej firmie kosmetycznej. Ale to, czy wykorzystujemy zasady dress code'u, takiego czy formalnego, czy półformalnego, o tym za chwilę, to na pewno warto znać te wszystkie zasady, żeby wiedzieć, jak je łamać. To znaczy, żeby nie popełniać jakichś błędów, czyli żeby stosować się do tych trzech punktów, o których wcześniej mówiłam. I oczywiście ja wiem, że może być czasami nudno, ja wiem, że czasami możemy czuć się ograniczone, na pewno jednak warto te zasady wszystkie poznać i ja ułatwiam Wam poznanie tych zasad poprzez zaproponowanie lektury książki Jak ubrać się do pracy, czyli biznesowy dress code dla kobiet. Tutaj mamy opisane i nie tylko opisane, ale też na przykład tutaj można zobaczyć pokazane dwa kody ubioru. Dwa kody ubioru to najbardziej popularne, czyli formalny i półformalny. One w książce opisane są jako dress code smart i dress code taki smart casual. I jestem bardzo ciekawa, ile z osób oglądających ten materiał stosuje się do zasad jakiegokolwiek dress code'u narzuconego, czy to z góry przez firmę, czy przez może takie ogólne zasady, które są przyjęte w danej branży. Daj znać, czy obowiązuje Ci jakiś dress code, czy jest to formalny, czy półformalny. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało wśród osób, które oglądają ten materiał. No i teraz najczęściej, z tego co wiem, jestem ciekawa, jak wyjdzie w komentarzach, ale najczęściej z tego co wiem, to okazuje się, że nie ma ściśle określonego dress code'u, czy to formalnego, czy półformalnego w biurach, ale obowiązuje tak zwana elegancja biurowa, to znaczy taki, mamy po prostu wyglądać profesjonalnie. No i teraz, no co tu zrobić, kiedy nie narzuca nam nikt dress code'u? Z jednej strony to dobrze, bo nie jest nudno, nie jesteśmy ograniczone, ale z drugiej strony może się okazać, że trochę się pogubimy i na pewno, no, na pewno widzimy, że niektóre kobiety się gubią w biurach, bo możemy ocenić, że no, tam Zosia, Krysia czy Marysia no niestety nie przyszła zbyt stosownie ubrana do pracy. Także co dla takich osób, które właśnie nie mają żadnego dress code'u, mogę powiedzieć jedną prostą rzecz. Znajdź swój osobisty dress code. To, co wspomniałam na początku tego materiału, to to, że ja również jako stylistka mam swoje ustalone zasady odnośnie dress code'u. Nie są one bardzo długie i nie jest jakaś straszna lista i jakaś księga po prostu stylu, ale są pewne zasady, których ja po prostu się trzymam, spotykając się z moimi klientkami czy klientami i w pewnych sytuacjach może być nawet tak, że jest rozgraniczenie, czy spotykam się z jedną płcią, czy z drugą. Przede wszystkim, jak znaleźć swój styl osobisty, tak? Jak znaleźć swój taki profesjonalny, ale stylowy wizerunek do pracy, czyli swój osobisty dress code. Są dwie opcje. Przede wszystkim, po pierwsze i ta najprostsza, to po prostu zapoznanie się z treścią książki Jak ubrać się do pracy, biznesowy dress code dla kobiet. Link oczywiście będzie pod tym materiałem wideo, ale jest jeszcze druga opcja, ponieważ po napisaniu tej książki postanowiłam nagrać kurs online, czyli materiały wideo umieszczone na platformie, które są do stałego, że tak powiem, oglądania, takie szkolenie, które odbywa się online i można do niego dołączyć i oglądać sobie we własnym zakresie, czyli w swoim miejscu, o swoim czasie, te wszystkie materiały. I już niedługo, bo w lutym, będziemy mieli tak zwaną kampanię promocyjną tego kursu, co oczywiście będzie oznaczało specjalne ceny i oczywiście będzie oznaczało specjalne bonusy. Jeżeli myślisz, że popracowanie nad swoim wizerunkiem profesjonalnym, czy nad swoim biznesem,
biznesowym dress code, czy nad swoim osobistym dress code, to jest coś, co będzie dla Ciebie istotne w najbliższych miesiącach, albo jest istotne już teraz, ponieważ czujesz, że no, gdzieś tam ten wizerunek nie nadąża za Twoimi kompetencjami, to koniecznie zapisz się na listę zainteresowanych, a wtedy na pewno nie ominie Cię informacja o tym, jaka jest dokładnie oferta, jakie bonusy przygotowałyśmy do kursu online, jak ubrać się do pracy. Także dziękuję Wam dzisiaj bardzo mocno za obejrzenie materiału. Pamiętaj, zapisz się na listę zainteresowanych. Jeżeli oczywiście chodzisz do jakiejś pracy i chodzisz do niej w ubraniach, które są Twoje, a nie masz jakiegoś uniformu, który narzuca Ci pracodawca. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. Także dzięki i do zobaczenia następnym razem.